Dzień dobry, nazywam się Ratajczyk Filip. Znajdujemy się we wsi Polskie Olendry, gmina Dobrzyca. No i zajmujemy się tutaj hodowlą krów mlecznych. Wydajność naszej obory to jest prawie 11 tysięcy litrów mleka. Powierzchnia naszego gospodarstwa to jest 60 hektarów własnych. Jeszcze dzierżawimy, że prawie 100 hektarów obrabiamy. No i głównie siejemy kukurydzę, zielonki, lucernę. I zboża to aby 20 hektarów siejemy. Gospodarujemy na tych niecałych 100 hektarach. Gleby mamy od dobrej do szóstej klasy nawet. No ale mamy dużą hodowlę bydła, jest obornika dużo, jest co roku praktycznie ten piasek nagnojony. No i kukurydza rośnie, no gorzej jak susza przyjdzie, a w tym roku to był rok na kukurydzę na tych piaskach taki, że jeszcze takiego plonu nie było. No moja historia w gospodarstwie zaczęła się praktycznie od dziecka. No, człowiek się tu wychował, ciągnikiem jeździł od samych młodych lat już. No i ojciec tu posiadał, tak miał do 20 krów. 22 hektary ziemi było. No i tak jak już zacząłem tutaj pomagać w gospodarstwie, no to zaczęliśmy tą hodowlę powiększać i oborę my przerobili, mieliśmy 30 krów, później my znowu przerobili, to już my mieli 70 i zaś znowu my przerobili i teraz mamy no 110, nie? No w przyszłości jest tam jakaś tam, jak to się mówi, żeby coś pobudować, no ale koszty takiej obory to są też niesamowite, nie? System bezorkowy w naszym gospodarstwie zaczął się w zeszłym roku, ponieważ były trudne warunki, była taka susza, nie szło pługa wbić i postanowiliśmy kupić pług dutowy, znaczy się mieliśmy kupić najpierw agregat bezorkowy, ale stwierdziliśmy, że kupimy pług dutowy, bo tutaj idzie dobić ciśnienie oleju, on tam w życiu z ziemi nie wyjdzie. W tym suchym roku udało nam się tą maszyną zrobić, zasiać 45 hektarów, bo jeszcze koledze siałem. Po prostu agregat szedł za tym i pięknie wszystko szło. Żadnych brył nie było, bo ten wał kolcowy to wszystko tak ładnie po gniecie. Resztek ani za dużo nie było widać. Kolejną zaletą systemu bezorkowego jest po prostu szybciej wszystko idzie zrobić na polu. My posiadamy tutaj dużą hodowlę bydła, mamy dużo pracy w oborze. Na pole nie mamy za dużo czasu i musimy to tak robić, żeby praktycznie od 11 do 16 tylko w polu możemy pracować, bo tak to pracujemy w oborze. A przy tych maszynach idzie szybko. Powiem tak, w pierwszym roku, jak pierwsze robiliśmy pługiem dutowym, to było ciężko, dosyć dużo paliwa szło, ale w tym roku, gdzie już było jechane tą maszyną i było jechane w tym roku bezorkowcem, to już wychodziło tam niecałe 15 litrów na hektar. I powiem tak, byliśmy na pokazach w Goli i tam była prezentacja maszyn tych rolniczych agrotomu i zdecydowaliśmy się na ten pług agrotomu i nie żałujemy, no maszyna ciężka. No i za chwilę poszła kolejna maszyna, no w tym roku już jechaliśmy bezorkowcem, nie, 3-metrowym. A ta maszyna będzie wykorzystywana, teraz ma odkręcone boczne te skrzydełka i będzie wykorzystywana po żniwach do głęboszowania ścieżek technologicznych. Jednym minusem według mnie systemu bezorkowego to jest, no potrzeba dużych traktorów, do tych maszyn potrzeba dużych traktorów. No, takie już te minimum 200 koni to już do tych maszyn musi być. Bo wtedy spalanie, jak jest większy traktor, to spalanie wtedy jest mniejsze, bo jak jest mały, to on po prostu ma ciężko i on wtedy dużo paliwa pali. Zdecydowaliśmy się na zakup maszyn od firmy Agrotom, ponieważ wspieramy polskich producentów i po prostu mam tutaj bardzo dobry kontakt z jednym z pracowników firmy Agrotom. I tak to poszło wszystko, no i w sumie kupiliśmy 4 maszyny. Posiadamy jeszcze talerzówkę 5-metrową z wałem dyskowym. Maszyna jest solidna, ciężka, bardzo dobrze idzie w ziemię, fajnie miesza ziemię. No, na dużym talerzu 620. Posiadamy jeszcze 3-metrowego bezorkowca.
i 3-metrowy taki agregacik na przód ciągnika, który wycina wszystkie resztki pożniwne. Często ludzie boją się systemu bezorkowego, że myszy ich zjedzą, że chwasty. Po prostu trzeba dbać o zabiegi agrotechniczne. Tutaj jest na polu zasiane, jest pięknie. No, parę tam resztków zostało, a przecież to nawet i lepiej, że trochę zostaje na wierzchu. Struktura ziemi jest taka fajna, nie zlewa się ziemia. Na glebach lekkich uprawiamy pod kukurydzę broną z wałem gumowym po to, żeby ziemia była dobrze ubita, żeby ziarno dobrze wschodziło. I wymyśliłem sobie taką maszynę, żeby z przodu silnika podcinało wszystkie resztki i żeby wtedy można było szybciej jechać broną. I przy dobrej współpracy z firmą Agroton, bo już mamy od nich 3 maszyny, wymyśliłem sobie taką maszynę, żeby podcinała mi to. I Agroton firma taką maszynę mi zrobiła. To była pierwsza wyprodukowana maszyna dla mnie, bo taką sobie zażyczyłem, tak aby. No i firma po prostu zobaczyła, że to jest fajna maszyna i wpuścili ją teraz do produkcji. Maszyna się składa z 3 rzędów redlit na szerokiej stopie, że w sześciutkie zielsko jest wycięte, nie zostanie ani jeden chwaścik. Wał jest rurowy o wielkiej średnicy po to, żeby na piasku się nie topił i dobrze ustawiał głębokość maszyny. Maszyna idzie ładnie, równo, najwyżej jak jest gdzieś jakieś górka, coś, to nieraz troszeczkę się tam wypłyci, ale to maszyna wyposażona jest w takie tutaj wahadło, że ciągnikiem się fajnie steruje, nie ucieka, ciągnik idzie fajnie prosto, bardzo pięknie się steruje. Cześć, jestem Kacper, pomagam rodzicom w gospodarstwie. Chodzę do szkoły, do Koźmina, do technikum rolniczego, do klasy 4. Po szkole i w wolnym czasie pomagam w gospodarstwie, głównie zajmuję się mieszaniem paszowozów. W polu pracuję tymi maszynami, talerzówką, bezorkowcem i pługiem dutowym. Maszynami pracuje się fajnie, są proste w obsłudze. Swoją przyszłość planuję związać właśnie z rolnictwem i zostać tutaj na gospodarstwie i prowadzić je dalej.